Mając na uwadze cztery poprzednie rozdziały, wykonam teraz prezentację, o której mówiłem na samym początku. Tak więc przywołam warstwy, które ukryłem w pierwszym rozdziale, aczkolwiek ukryję ich zawartość i zacznę od warstwy numer 4, na której pojawia się pierwsza zmiana edycyjna w obrębie zdjęcia. Podstawową maską w przypadku tej warstwy i dwóch pozostałych warstw będzie maska prostokątna, którą utworzę na bazie narzędzia prostokąt. Tak więc wybieram narzędzie, zaznaczam właściwą warstwę i rysuję maskę po lewej stronie zdjęcia w taki sposób, aby wysokość maski pokrywała się z wysokością lub też lekko wykraczała poza wysokość zdjęcia. Dobrze, następnie wybiorę narzędzie Selection Tool i mogę poprawić pozycję maski. Możemy również, korzystając z tego narzędzia, kliknąć poza obszarem i zaznaczyć dwa punkty kontrolne, które znajdują się po lewej stronie. Następnie przybliżyć te punkty, wykorzystując również przytrzymany klawisz Shift do prawej strony. Jest to pozycja wyjściowa oraz kształt maski, który chcę zapamiętać dokładnie na początku animacji. Dlatego rozwijam właściwości mojej maski i tworzę pierwszą klatkę kluczową w odniesieniu do parametru ścieżka maski. Następnie przesuwam wskaźnik czasu, powiedzmy, do 8 ramki i korzystam ze skrótu N, dzięki czemu mogę zawężyć czas trwania kompozycji. I w tym przypadku muszę postarać się o przeniesienie prawego segmentu maski na prawą stronę, co spowoduje odsłonięcie zawartości warstwy, która znajduje się powyżej. Mogę zaznaczyć ten segment, przytrzymać, to znaczy kliknąć na samym segmencie, przytrzymać Shift i przesunąć go w prawo. Sprawdzę teraz, jak wygląda animacja ruchomej maski. Dobrze. Chciałem zwrócić w tym miejscu uwagę na pewne zagadnienie, które związane jest z rozmyciem ruchu. Wiemy, iż możemy utworzyć rozmycie ruchu w odniesieniu do każdej warstwy. W tym celu trzeba po prostu zaznaczyć odpowiednią ikonę i włączyć rozmycie ruchu w górnej części panelu Timeline. W momencie, w którym zaznaczę tą opcję, możemy zauważyć, iż krawędzie maski są rozmyte, zupełnie tak, jakbyśmy użyli wtopienia krawędzi maski. Wynika to z tego, iż w tej konkretnej sytuacji After Effects interpretuje ruch maski jako ruch regularnej warstwy i używa tych samych algorytmów do rozmycia tego ruchu, jakich używa w odniesieniu do regularnej warstwy. Możemy jednak użyć rozmycia ruchu na warstwie, wykluczając jednak to rozmycie ruchu w odniesieniu do ruchomej maski. W tym celu po włączeniu opcji rozmycie ruchu na warstwie przechodzimy, mając aktywną maskę, przechodzimy do menu maska, a następnie szukamy rozmycie ruchu i wybieramy off. Tak więc w tej sytuacji ruch na warstwie będzie rozmyty, aczkolwiek z tego rozmycia zostanie wykluczona maska. Sytuacja również może być odwrotna. Możemy wyłączyć rozmycie ruchu na warstwie, ale włączyć je w odniesieniu do ruchu maski. Tak więc wyłączamy rozmycie ruchu na warstwie i przechodzimy do tego samego menu, a następnie wybieramy On. Opcja Same as Layer powoduje, iż rozmycie maski jest podporządkowane rozmyciu warstwy. Tak więc jest ono w tym momencie uzależnione od tego, co postanowimy uczynić w odniesieniu do całej warstwy. W ten sposób utworzyłem pierwszą maskę, którą następnie użyję na następnej warstwie. Dzięki temu uniknę kroku tworzenia nowej maski. Aby wykonać tą czynność, musimy po prostu skopiować maskę i wkleić ją do konkretnej warstwy. Tak więc zaznaczam maskę i dwie klatki kluczowe, które utworzyłem w odniesieniu do parametru ścieżka maski. Tak więc wskazuję pierwszą klatkę, przytrzymuję Shift i zaznaczam następną klatkę. Następnie korzystamy z kombinacji Ctrl-C bądź też z rozwijanego menu Edit i odpowiedniej komendy, czyli Kopiuj.
Możemy również skorzystać z komendy cut, czyli wytnij, aczkolwiek wtedy usuniemy maskę, która znajduje się na warstwie numer 4. Dobrze. Następnie przeniosę wskaźnik czasu tam, gdzie kończy się ruch maski na warstwie numer 4. I przejdę do warstwy numer 3, a następnie skorzystam ze skrótu Ctrl-V bądź z komendy Edit Paste. I włączę zawartość warstwy numer 3. Dobrze, postaram się rozwinąć obszar roboczy. W tym celu możemy dwukrotnie kliknąć dokładnie w miejscu wyznaczania obszaru roboczego. Tak więc po dwukrotnym kliknięciu zauważymy, iż obszar roboczy został rozciągnięty na czas trwania kompozycji. Aczkolwiek moja animacja na tym etapie kończy się mniej więcej przy pierwszej sekundzie i skorzystam ze spacji. Póki mam skopiowaną maskę, którą wykorzystałem w oparciu o warstwę numer 4, mogę wkleić ją na warstwę numer 2. W tym miejscu muszę również umieścić wskaźnik czasu tam, gdzie kończy się animacja maski na warstwie numer 3. Tak więc przenoszę wskaźnik czasu, zaznaczam warstwę i korzystam ze skrótu Ctrl-V. W tym miejscu mogę urozmaicić ruch masek na takiej zasadzie, aby odkrywać obraz, począwszy od lewej strony do prawej, następnie od prawej do lewej i od lewej do prawej. Tak więc maskę na warstwie numer 4 muszę pozostawić niezmienioną, czyli odkrywam obraz od lewej do prawej. Tak więc zmiany edycyjne muszę wprowadzić na warstwie numer 3. Rozwijam tą warstwę oraz maskę, a następnie zaznaczam dwie klatki kluczowe i muszę skorzystać z komendy Time Reverse Keyframes. Po wykonaniu tej operacji spowodujemy odwrócenie pracy maski. Tak więc After Effects nie będzie teraz rozwijał maski od lewej do prawej, tylko zwijał ją od prawej do lewej. Wynika to z tego, iż klatka kluczowa, która znajdowała się po prawej stronie na linii czasu, była odpowiedzialna za rozwiniętą maskę, ale zamieniliśmy ją miejscami z klatką kluczową, która znajdowała się po lewej stronie i była odpowiedzialna za zwiniętą maskę. Spowodowało to jednak pewne komplikacje, mianowicie zanim wskaźnik czasu uzyska pozycję klatki kluczowej numer 1, After Effects wyświetla zawartość otwartej maski w oknie kompozycji. Powoduje to przysłonięcie zawartości warstw, które znajdują się poniżej. Aby uniknąć tej niedogodności, musimy po prostu odwrócić naszą maskę, korzystając z opcji Invert. W tej sytuacji zawartość maski będzie przysłaniała to, co znajduje się na warstwie. Do czasu, w którym wskaźnik czasu osiągnie pierwszą klatkę i After Effects zacznie zwijać maskę, odsłaniając tym samym zawartość warstwy numer 3. Odwróciłem nie tylko klatki kluczowe, ale i zawartość maski. Dzięki temu mogę obserwować następujący po sobie ruch masek. Od lewej do prawej i od prawej do lewej. Dobrze, pozostała mi jeszcze ostatnia warstwa. Tak więc zlokalizuję ostatnią klatkę, która znajduje się na warstwie numer 2, gdyż od tego miejsca będzie działała maska, którą utworzę na warstwie numer 1. A tą maskę wybuduję w oparciu o narzędzie pióro. Tak więc wybieram narzędzie pióro i odznaczam opcję Roto Bezier. Następnie namaluję szybko maskę. Dobrze.
i na chwilę wyłączę widoczność warstwy numer 2, 3 i 4. W przypadku pierwszej warstwy chcę uzyskać efekt rozwijanej maski od prawego dolnego rogu ku górnemu środkowemu obszarowi warstwy. Tak więc ten kształt, czy też to rozwinięte pole jest elementem docelowym, dlatego muszę przenieść wskaźnik czasu tam, gdzie animacja zakończy swoją pracę. Powiedzmy do 2 sekundy i 4 ramki. Następnie muszę utworzyć klatkę kluczową, przenieść wskaźnik czasu na 2 sekundę, czyli tam, gdzie kończy się praca maski na warstwie numer 2 i rozpocznie się praca maski, którą przed chwilą utworzyłem. Wybieram narzędzie Selection Tool, wskazuję punkt kontrolny, który znajduje się w górnej części i przenoszę go na sam dół. Oprócz tych zabiegów edycyjnych zastosuję również wtopienie krawędzi maski, co spowoduje uniknięcie ostrej krawędzi maski w momencie, w którym jest ona rozwijana. Tak więc wtopię, powiedzmy, krawędzie o 100 pikseli. Powiedzmy o 140. I przesunę jeszcze klatkę kluczową numer 2 o jedną ramkę w prawo. Dobrze, włączę widoczność pozostałych warstw i zobaczymy, jak wygląda animacja. W taki sposób wygląda praca kilku masek, które zostały dodane do kilku warstw jednego dokumentu PSD. Mam nadzieję, iż lekcja była w miarę poglądowa, jeśli chodzi o teorię zastosowania masek w programie After Effects. I dziękuję wszystkim za obejrzenie oraz wysłuchanie tego rozdziału.